Witam serdecznie. Moim Państwa gościem jest Marek Cieślak, trener zespołu Orła Łódź, były trener reprezentacji Polski na żużlu i były zawodnik częstochowskiego włókniarza. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry. I trener. I trener. O tak, przepraszam. Oczywiście mistrzowskiego włókniarza z 1996 roku, bo wtedy... I brązowego z 19. Tak jest. Natomiast teraz zacznijmy od tego, co się dzieje aktualnie, to zaczniemy od Łodzi, no bo nie możemy o Orle Łódź nie wspomnieć, tam to twoje miejsce pracy. Oglądałem na żywo mecz z Wybrzeżem Gdańsk i trochę widziałem tego meczu z Ostrowa Wielkopolskiego. W Ostrowie mogłeś się cieszyć, bo wygrałeś, twoja drużyna wygrała mecz. W Łodzi przegrała, ale nie ma takiego jakby niesmaku po jednym i po drugim meczu, mimo wszystko, że tak jak mówię, w Ostrowie dwa punkty. Wybrzeże. No z Wybrzeżem jest, jak to się mówi, kac moralniak do dzisiaj. No ale powiem tak. Nie mieliśmy Gapińskiego, bo Gapiński dzień przed meczem na treningu wskutek defektu motocykla doznał kontuzji mięśnia, tej barków. Już mam nadzieję, że już będzie w porządku. I wyjątkowy, słaby dzień mieli obcokrajowcy. Lachty, który jest dobrym zawodnikiem, czyli Wersen, no, przyjeżdżali na czwartych pozycjach. A Wybrzeże rzeczywiście pojechało, fajny mecz. Pasował im ten tor. No, przegraliśmy. Do przedostatniego biegu był remis, no, ale później... No, prawda jest taka, że my mamy drużynę, a powiem tak, lekko z łapanki, bo pięciu zawodników opuściło Orła. Później, żeby uratować sytuację, no to się brało zawodników takich, jak co zostali na rynku. Ja nie powiem na nich, jak się mówi, złego słowa, no ale to nie jest, jak to się mówi, pierwszy garnitur naszej ligi. Tylko chłopaki, jedni starsi, drudzy trochę młodsi, ale nie za bardzo. Już tak więcej po karierze, także chociaż liczyliśmy, że ten mecz po prostu wygramy. Gdyby był Gapa, to na 100%. Bo się okazało, że Anglik Brennan, który jechał za niego, nie umiał sobie poradzić na tym torze. Dobrze, a ten mecz w Ostrowie właśnie, bo był kontrowersji mnóstwo. Powiem, kto ma mieć kaca? Ja nie wiem, kto ma mieć kaca. Na pewno nie my. Bo to warunki były bardzo ciężkie. Ja też wyrażałem opinię, że w meczu nie powinno być, bo padał deszcz, płachta, woda na tej płachcie, 6 stopni ciepła, zawody godzina 7, 8, my jeszcze nic nie robimy. No i w mojej drużynie było 4 juniorów, więc też się obawiałem. Ale jak sędzia zarządził próbę toru, pojechaliśmy, my i gospodarze. I potem jechaliśmy 8 biegów. Wszyscy sobie zdawali sprawę, że to jest 8 biegów, żeby tylko zaliczyć te zawody. No i Ostrów miał 8 biegów, żeby z nami wygrać, a nie wygrał. No to co ja mam? Znaczy nie, ja tylko teraz jakby troszeczkę się prowokuję, bo teraz no. Zadam kolejne pytanie. Jak to z tymi torami jest? No bo oczywiście kibicowi przed telewizorem, kibicowi na stadionie, który patrzy w wysokości trybun, łatwo jest powiedzieć na przykład, no dobrze, no w Szwecji te tory wyglądają bardzo źle momentami, czy tam w Anglii też nie jest ciekawiej, gdzie, no wiadomo, jest deszczowa pogoda, bo taki jest klimat Wysp Brytyjskich, no i jakoś tam jadą, a u nas płacze, u nas płachty, u nas coś, a jaka jest prawda oczami człowieka, który po pierwsze jeździł na żużlu, a po drugie od wielu lat jest szkoleniowcem, więc tych torów widziałeś już mnóstwo i nie tylko w Polsce. Prawda to jest taka, że u nas preferuje się przez komisarzy i w ogóle zalecenia tory twarde, ubijane do maksimum. I zawodnicy się przyzwyczaili po prostu jeździć w takich warunkach. I teraz jak przyjdzie tor taki, jak był w Ostrowie, przemoknięty, przyczepny, no to się robi problem. Bo ja powiem tak, jakbyśmy tak za moich czasów po prostu jeździli, czy to pada, czy nie pada, to byśmy byli do tego przyzwyczajeni. W Szwecji tam nikt dużo nie mówi, tylko że z drugiej strony te tory ściągają nawierzchnię, dosypują jakiegoś tam suchego materiału, ale one są cały czas do jechania. To widać. On wygląda na oko źle, no siadają i jadą.
No tak powiem, że można by mówić, żeby jeździć w każdych warunkach, ale... Czyli jakby co, jakby było pod koło, tak jak usłyszałem ostatnio, na przykład jak w Warszawie zaczął się turniej, gdzie Mikkelsen atakiem z czwartej pozycji po kolei minął kolejnych zawodników, a potem porównanie zrobiło się trochę nudniej, to też jak będzie pod koło, to będzie ciekawiej? No znaczy, tam nie było pod koło, tylko było troszkę przyczepniej niż po krawężniku. I dlatego mu to tak poszło. No są zawodnicy, którzy lubią przyczepniejsze tory, a są tacy, którzy je nienawidzą, tak jak w życiu, nie? A na czym żużel jest ciekawszy? No na pewno wtedy, kiedy jest ileś ścieżek na torze do ścigania, bo jeżeli zrobi się jedna ścieżka na przykład przy krawężniku albo tylko po dłużej, to wtedy wszyscy jadą gęsiego, prawda? Dobrze, a jaki będzie ten tor na Gliwickiej, bo w sobotę twój zespół zmierzy się z zespołem, który prowadziłeś. To nie jest tak, że ty w Rybniku bywałeś okazjonalnie, bo byłeś trenerem tego zespołu. To jak przewidujesz, kiedy rozmawiamy za oknem, mocno pada, więc jaki ten tor przewidujesz? Będzie miał tajemnicę, nie będzie miał tajemnic? Zależy co, jakie sny będzie miał szeryf klubu, prawda? Jak się w nocy obudzi mu coś powie, żeby zrobić tak czy tak. Żartuję. Myślę, że teraz pojechali na normalnym torze, takim bardzo takim przyjaznym, można powiedzieć, równy, odsypujący się. I drużyna w miarę pojechała, chociaż z tym wybrzeżem, powiem tak. Męczyli się właściwie do ostatniego biegu, prawda? Także okazuje się, że to wybrzeże no, nie jest słabe. Chociaż na przykład Riu u nas miał dzień konia, a wybrzeżył już tak nie bardzo. Także ten wynik to był taki po prostu na pograniczu. A trzeba powiedzieć, że Rybnik zmontował skład właściwie taki ekstraligowy, bo przecież jest Kertz, jest Hansen, Patrick Hansen, bardzo Matej Żagar. Dobrze jeżdżący. Jest Matej Żagar, jest Czech. Jan Kwech, wypożyczony Jan Kwech. W falu bazy. To proszę bardzo, jadą czterema zagranicznymi zawodnikami. To jest kawał drużyny, prawda? A mimo to ledwo co wygrali. Ale powiem tak troszeczkę znowu już prowokacyjnie, ale obojętnie kto by nie miał kogo w składzie, to wygra Falubas całą tą ligę? Czy to jest przedwczesne, chociaż na razie zespół z myszką na plastronie sobie poradził ze wszystkimi i to dość przekonywująco, bo to trzeba powiedzieć. No, powiem tak, że w tym momencie no, na pewno są faworytem numer jeden. Zobaczymy, jak do składu dojdzie Amerykanin, bo oni mają dziurę. Luke Becker, tak, kontuzjowany. Także no, na pewno są faworytami, ale potem przychodzą play-offy i w play-offach są dwa mecze. Wszystko się może zdarzyć. Jakaś kontuzja, zły dzień. W zeszłym roku Falubas też już był w Ekstralidze, a potem się nagle okazało, że Krosno, prawda? Także na pewno są faworytem i będzie niespodzianką, jeżeli jakaś inna drużyna ich pobije, ale to jest wszystko możliwe. Dobrze, zanim w sobotę pojedziesz do Rybnika, do którego niedaleko z Częstochowy autostrada ma jeden, no to pewnie, jak znam życie, włączysz telewizor o 18 w piątek i obejrzysz PGE Ekstraligę. Mówię o 18, bo to będzie pojedynek Leszczyńskiej Unii z Tauronem Włókniarzem Częstochowa. Na pewno będziesz obserwował to jako znawca, ale też tam gdzieś w głębi będziesz kibicował Częstochowa Włókniarzowi. Powiedz, jakie szanse w tym spotkaniu właśnie Włókniarze? Z jednej strony Leszno trochę tak podrapane przez krośnieńskie Wilki. Gdzieś tam też przegrywa wysoko na wyjeździe, ale na własnym torze będzie groźne, mimo że no już nie ma może takiej mocy rażenia, przynajmniej teoretycznie, jaką miało jeszcze chwilę temu. No myślę, że faworytem jest Włókniarz, ale tak jak pojechałem tam na sparing z Lesznem, no to powiem, że Leszno na swoim torze dobrze wyglądał, bardzo dobrze jechali. No i
potwierdzili, bo wygrali przecież u siebie z Toruniem. No i pojechali do Grudziądza i też wygrali. No na pewno Włókniarz jest faworytem. Z tym, że Lesznianie umieją jakoś tak u siebie wykorzystać ten swój tor tak do końca. Właśnie, a tu mnie martwi, tam martwi, nie martwi. No, że ten Leon jeździ po prostu tak, jak jeździ. Mikkelsen też jest. Ja miałem jednego i drugiego w drużynie. To Leon kiedyś był dużo lepszym zawodnikiem niż dzisiaj. Mikkelsen w tym nieszczęsnym Ostrowie. Też tak było tak, że bieg wygrany, czwarty i tak. A decydujący bieg, no to już z góry było wiadomo, że będzie kiepsko. No i tak to wygląda w tym Grand Prix. Także tutaj dużo zależy od podstawy właśnie tych liderów. Jak oni pociągną i pojadą, ale widzę te starty u Madsena, to po prostu płakać się chce. A tam trzeba jednak dobrze startować, bo jak Leszczynianie pojadą do przodu, to oni już umieją wykorzystać ten swój tor. Ale mimo wszystko Włókniarz jest faworytem. Dobrze, a dla ciebie taką zaskoczeniem albo nie jest postawa GKM Grudziądz, punkt pierwszy, a punkt drugi jednak postawa Apatora Toruń, który sobie, no delikatnie mówiąc, na pewno radzi poniżej oczekiwań, no bo jakby doliczyć Emila Sajfudinowa, który doszedł do tej drużyny, pozostał Patryka Dudka, który w tej drużynie pozostał, no to tak to nie wygląda za zainteresująco. Jeszcze jest Robert Lambert, jeszcze jest przecież Paweł Przedpełski. No to jest, jak to się mówi, tajemnica tego klubu, że jakoś tak jest, że każdy, kto pójdzie do tego Torunia, to traci na swojej wartości. I to trwa dalej. Jeżeli chodzi o Grudziądz, to jest rozczarowanie, bo ja liczyłem właśnie, że Grudziądz w tym roku będzie w miarę mocny. Nie będzie tam walczył o medal, ale będzie po prostu pewnie... To ci jest taki pech tego Grudziądza. Najpierw nie mogli kogoś kupić, teraz mają dużo zawodników. Pech jest tam, że tam za dużo ludzi rządzi tym klubem. Tak mi się wydaje. I skoncentrowali się na... Można powiedzieć na średnich zawodnikach, Czogłunow i tam potem wzięli jeszcze Szczepaniaka. Maksymik, Szczepaniak. No to nie są zawodnicy, jak to się mówi, którzy mogą decydować o sile rażenia. I ale może dlatego, świetnie. Przepraszam, że wchodzi się słowo, że liczyli na Nikiego Petersena. A teraz są takie, a teraz pojawiają się za to nie wyniki, tylko memy pod tytułem przepraszam, zostawiłem ziemniaki na gazie, to na razie. A jaka jest prawda? Bo może właśnie myśleli o Petersenie, a tutaj chyba ja tego uważam, już nie będzie. Że Petersen też im dołożył, jak to się mówi, swoje do problemów, bo na pewno liczyli, że Petersen będzie tym zawodnikiem, który będzie ciągnął ten zespół, ale z drugiej strony też jak się wie, że zawodnik jest po tak ciężkich kontuzjach, miednica połamana, tam główka kości udowej też połamana, to przecież on trenować przez zimę nie mógł, no bo jak? Prawda? Jemu nie wolno nawet chyba do dzisiaj ani biegać, ani nic. I można, bo się... Czyli to, co jest, jest to koniec legendy, jak on niewątpliwie jest Nicky Petersen, człowiek, który miał swój charakter, miał swoje wyniki niesamowite także na torze? No, ja uważam, że już z racji nawet tego PESEL-u, który posiada, to już, jak to się mówi, słonko już zachodzi. No bo ileż można się bawić? Greg Hancock jeździł do końca bardzo dobrze, ale Greg Hancock nie miał kontuzji takich. Tam palec se złamał raz, o. Takie rzeczy, nie, ale nie połamać sobie Aniki tutaj kręgosłup, miał kręgi szyjne i palce, tych palców dobrze, że ma ich mało, bo tak to by ich więcej łamał. Kiedyś wsadził w maszynę tam rolniczą, trochę wyrównał. Dobrze, to teraz jeszcze powiedzmy na koniec o znaczeniu toru, bo teraz tak. Słyszałem osobiście od menadżera Wilków Cross, to Michała Finfy, dwukrotnie. Na własnym torze damy sobie radę, na wyjeździe będziemy tracić. No i jak na razie to się zgadza, bo no prawdzie w Lesznie ten wynik był minimalny. Gdyby nie Andrzej Lebiedew, niedotankowany prawdopodobnie motocykl, to może byłoby odwrotnie. No ale już w Częstochowie czy w Lublinie wyniki po 56 do 34
pokazywały, że mimo czasem bardzo ambitnej jazdy Jasona Doyle'a, reszta nie, niestety nie dorasta. To na ile jest tor jest handicapem dzisiaj, że mówi się, że Jacek Fronczak dzisiaj mówi, że to być może dodaje, własny tor pozwoli wleźć Wilkom do play-offów, no bo w 6 drużyn wchodzi. Tutaj ma rację. Ten tor jest dosyć specyficzny. Długie, proste. Łuki troszeczkę w kwadracik trzeba. No i przeważnie, jak to się mówi, praleczka, także tam przyjemnie i wygodnie to się nie jeździ. No na razie nie mieli potentatów z ligi. Zobaczymy, jak przyjadą po prostu mocniejsze drużyny. A ja się spodziewam, że Leszno przyjedzie i wcale Wilki nie będą faworytem. To Leszno może u nich wygrać. Tak samo ja uważam, że my pojedziemy do Wybrzeża i wygramy tam. Dlatego, że tam zawodnicy ode mnie jeździli w Wybrzeżu. Tam ten tor nie jest tak do walki. I myślę, że tak jak i Wilki mogą dostać u siebie bańki od Leszno, tak i my możemy wygrać. Czyli to trochę będzie tak, że to jednak będzie znowuż ten rewanż, to będzie po prostu pod znakiem bonusu. Kto będzie miał bonusa, ten będzie szybował w górę tabeli, chociaż dzisiaj jest nisko? A bonus ciężko, bo tu 2 punkty różnicy tylko było między nimi, także ten, kto wygra mecz, no zobaczymy. No Wilki uważają, że oni wygrają, ale ale ja myślę, że Leszno też nie jest bez szans. Czyli co, będzie jeszcze ciekawie, czy będzie tak jak troszeczkę powiedziałeś w pewnym sensie, że no dobrze, dzisiaj a propos pierwszej ligi akurat to było, ale to nie chodzi o to, która liga, bo play-offy są po 6 i w pierwszej lidze, w PGS-Lidze, to będzie tak, że tak naprawdę zabawa zacznie się, jak się kończy po 14 meczy, czy nie? Nie czy ja to źle to rozumiem? Wyprowadź mnie z błędu. Nie, to tak nie jest. Jest 6 drużyn w play-offach, ale 6 jedzie z pierwszą. A pierwsza to może być Falubas na przykład, prawda? I prawdopodobnie będzie, więc ta pierwsza drużyna, 6, no to 2 mecze i wakacje, nie? Także lepiej po prostu jechać dobrze i znaleźć się przynajmniej w tej 4, prawda? Żeby jechać z 3 drużyną, o takie rzeczy, nie? Czyli jest o co walczyć i w PG Ekstralidze, w pierwszej lidze, tak? Oczywiście, to są bzdury. Abyśmy doszli do play-offu, no dobra, ale na którym miejscu? Prawda? No na przykład, no, tak jak Łódź, no to ja powiem tak, to jest moje zdanie, nie mojego prezesa, chociaż prezes też to samo myśli. To jest, my budowaliśmy tą drużynę, to jest okres przejściowy, dlatego że był moment taki, że Łódź nie będzie miała drużyny, bo 5 zawodników nagle z jakichś powodów, które ja już znam, po prostu odeszło. I teraz, żeby to istniało dalej, no to troszeczkę na bazie mojego nazwiska i tego, to myśmy tych zawodników, ale teraz, co ja powiedziałem, to trzeba po prostu się zastanowić i co się chce w tym żużlu osiągnąć. Jeżeli chce się walczyć o jakieś tam wyższe cele, no to trzeba zbudować drużynę. W piątek o 18:00 na pewno przed telewizorami ze stadionu imienia Alfreda Smoczyka będziecie oglądać i oglądajcie przekaz, jeśli się nie wybierzecie osobiście, mecz Unia Leszno Tauron Włókniarz Częstochowa. Komu będzie mało żużlowych emocji i chce dojechać na ulicę Gliwicką, to bardzo blisko, bo to nieco ponad godzina czasu, prostą, równą drogą, znaczy równą do końca to przesadziłem, bo na pewnym momencie równa nie jest, ale nie jest daleko. Tego serdecznie zapraszamy na Gliwicką, bo tam orzeł Łódź o 16:30. No i co, życzymy sobie, nie na wyrost, ale tak na koniec naszej rozmowy, Orłowi i Włókniarzowi wyjazdowego zwycięstwa w piątek i sobotę. Marek Cieślak był moim Państwa gościem. Dziękuję Ci, Marku, za spotkanie. Dziękuję.